Pomiędzy dwoma pięknymi zamczyskami, książem i starym książem, rozpościera się bogata we florę i faunę ścieżka Hochbergów, łącząca oba zamki i biegnąca wzdłuż rzek Pełcznica oraz Szczawnik. Niegdyś ścieżka była bardzo popularna wśród mieszkańców Książa i wiele osób korzystało z jej walorów przyrodniczych, a także z karczmy, w której można było zjeść i wypić. Do dnia dzisiejszego pozostały z niej tylko fundamenty. Celem obecnej ścieżki Hochbergów jest pokazanie odwiedzającym unikatowych walorów przyrodniczych i kulturowych rezerwatu obszar Natura 2000, który tu występuje, oraz umożliwić odwiedzającym czynne uprawianie pieszych wędrówek i rodzinnych spacerów. Ta malownicza trasa liczy ponad 4 km, a wędrówkę możemy rozpocząć od strony kościoła świętej Anny w wałbrzyskiej dzielnicy Szczawienko i wówczas wejście na ścieżkę występuje u podnóża Starego Książa. Znajdziemy tu liczne schody uformowane z drewnianych belek i desek, które prowadzą w dół do rzeki, jej urokliwych mostków oraz wąskich przejść przy samych skałach. Jednym z najciekawszych momentów tej trasy jest wąskie przejście w sztucznie wydrążonym tunelu. Wędrówka z drugiej strony szlaku rozpoczyna się od strony Zamku Książ, a w zasadzie pod Stadem Ogierów i wówczas napotkamy na jej poszczególnych etapach 8 dużych tablic informacyjnych, nad którymi warto przystanąć i poczytać ciekawe informacje na temat rosnącego tu najstarszego w Sudetach Cisa Bolko, tajemnicy II wojny światowej, niezwykłej florze wąwozu Pełcznica, niezapomnianym pomniku zmarłych dzieci Hochberga na Łabędzim Jeziorze, o Zamku Książ, geologii i romantycznych ruinach Starego Zamku Książ oraz czym tak naprawdę jest ten rezerwat.
Dawniej na szlaku istniały liczne punkty widokowe, zagospodarowane miejsca wypoczynku, altany, mostki, ławeczki, sztucznie wydrążony tunel i tym podobne, które służyły do wypoczynku mieszkańcom Książa. Obecnie ścieżka przeszła gruntowną renowację, przy której starano się zachować jej oryginalny wygląd. Pierwszą atrakcją od strony Stadniny Książ jest najstarszy w Sudetach Cisbolko. Drzewo może liczyć nawet 800 lat. Jednakże dokładne oszacowanie wieku drzewa nie jest możliwe ze względu na wypalone korzenie. Cis ma w obwodzie pnia 285 cm i jest największym cisem w Sudetach. Od 2006 roku posiada status pomnika przyrody. Kolejnym miejscem na trasie wędrówki są fundamenty baraków obozowych pod obozu Grossrosen w Rogoźnicy. Pod samym Zamkiem Książ znajduje się wejście do hitlerowskich podziemi, które drążyli więźniowie tego podobozu, a obecnie znajduje się tu sejsmograf Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Kontynuując wędrówkę wzdłuż rzeki Pełcznica, dotrzemy do wyschniętego już łabędziego stawu, ale jak podają badacze, zbiornik był już suchy w 1913 roku. Na wysepce, która zachowała się do chwili obecnej, był grób dwóch pierwszych synów Jana Henryka VI, którzy umarli najprawdopodobniej na apopleksję w drugim dniu swojego życia. Kolejne trzecie dziecko urodzone w Berlinie w 1804 roku przeżyło. Obecnie są to tylko pozostałości po kamiennych płytach, do których możemy bezpośrednio podejść. Stawik wzbudza wrażenie, jakoby wypuszczono z niego wodę i po ponownym zalaniu odzyskałby swój dawny blask. Przemierzając wąwóz Pełcznicy, będziemy otoczeni wysokimi skałkami, które dochodzą do 80 metrów wysokości. Wyjątkowo malowniczo wyglądają miejsca na skałach, po których prowadzą wąskie ścieżki i mostki. Wąwóz i zbocza porasta las mieszany z okazałymi cisami, wśród których biegają muflony, dzikie owce sprowadzone na teren Sudetów ponad 100 lat temu z Korsyki i Sardynii.
Jeśli dopisze nam szczęście, to napotkamy je na trasie wędrówki. Zamek Książ, nazywany Perłą Śląska, jest trzecim po zamku w Malborku i zamku królewskim na Wawelu największym zamkiem w Polsce i jednym z największych zamków w Europie. Majątek książański od XVI wieku do 1941 roku był własnością niemieckiej rodziny Hochberg. Następnie został skonfiskowany przez hitlerowców, którzy na zamku i w jego obrębie rozpoczęli tajne prace budowlane. Poza książem prace budowlane prowadzone były w Górach Sowich, kryptonim Rize, a całość inwestycji wraz z zamkiem książ połączona była ogromnym węzłem komunikacyjnym o kryptonimie Ridiger. Podążając w kierunku Starego Zamku nieopodal linii brzegowej Pełcznicy napotkamy pozostałości po romantycznych ruinach i karczmie. Dookoła nich odkryjemy jeszcze kilka innych tajemniczych fundamentów. Pod koniec szlaku na wzniesieniu odnajdziemy romantyczne ruiny zamku Stary Książ, ale o nim posłuchacie w innej historii na moim kanale pod tytułem Tajemnice Wałbrzyskiego Zamku. Na koniec tej opowieści zachęcam każdego z Was do odwiedzenia miasta Wałbrzych, a w nim obowiązkowo oba zamki, no i oczywiście ścieżkę Hochbergów, która je łączy w atmosferze bujnej flory i fauny.